czy terapia robi się sama, czyli co to są tak zwane zadaniówki. Jeśli chodzisz na terapię w poradni, no to masz terapeutę raz w tygodniu na jakieś 45 minut. Jeżeli chodzisz na zajęcia grupowe, to prawdopodobnie masz dwa spotkania po półtorej godziny z przerwą 15-minutową. Czy jest w ogóle możliwe, żeby działała terapia, która trwa 45 do 2 razy półtorej godziny tygodniowo? I tak, i nie, jednocześnie. Tak, ponieważ terapia zdecydowanie działa. Nie, jeśli za jej efekty uważasz tylko i wyłącznie czas spędzony z terapeutą. Bo tak naprawdę cała praca dzieje się pomiędzy sesjami. Jedną z metod pracy, które poznałem zdobywając certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, było przygotowanie OPT, a więc osobistego planu terapii dla każdego pacjenta. Oczywiście, że OPT nie powstaje na pierwszej sesji, na pierwszym spotkaniu, ponieważ najpierw muszę poznać Twoje problemy, zastanowić się, skąd one się biorą, i przełożyć je na język terapeutyczny. Na tej podstawie przygotowuję mapę drogową, a więc poszczególne kroki, które trzeba przejść, aby osiągnąć cel. Inną formą pracy są przygotowane przez Ciebie prace na wybrane tematy. Podkreślę raz jeszcze, że prawdziwa terapia to nie tylko spotkanie z terapeutą czy z grupą, ale również to, co masz do wykonania w domu. Czemu w ogóle służą wspomniane przeze mnie zadaniówki i prace pisemne? Przede wszystkim podczas terapii dowiadujesz się trochę rzeczy teoretycznych, a celem pracy pisemnej jest to, żebyś tą wiedzę teoretyczną przełożył na swój grunt. Na przykład jeżeli wiemy, że osoba uzależniona ma zaburzoną kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu, czasem picia i zatrzymaniem tego picia, w pracy pisemnej możesz mieć zadanie, żeby opisać konkretne przykłady, kiedy utraciłeś kontrolę nad swoim piciem. W ten sposób swoją teoretyczną wiedzę na temat diagnozy przekładasz na pracę, wiedzę praktyczną, a więc na to, jak to jest u Ciebie. Jednak czy taka praca zadziała? Spotykam się czasami z takimi sytuacjami, że pacjenci korzystają, pisząc swoje prace, ze swoich dotychczasowych notatek z poprzedniej terapii. A czasami nawet wręcz korzystają z pracy przygotowanej przez innego pacjenta. Niedawno usłyszałem, że odkryto w Polsce szajkę osób, które zdawały za inne osoby prawo jazdy. Chodziło o Azjatów. Korzystanie z wcześniej przygotowanych prac albo prac przygotowanych przez kogoś innego może mieć identyczny sens. Oczywiście często zyskasz dzięki temu dokument ukończenia terapii, ale nie będziesz miał potwierdzenia swoich praktycznych umiejętności i praktycznej swojej wiedzy. Ale to oczywiście Twój wybór, czy chcesz się leczyć, czy chcesz zaliczyć terapię. Teraz kilka zdań o tym, w jaki sposób zalecam pisać pracę na tak zwaną wspomnianą już zadaniówkę. Warto jest podać kilka przykładów takich sytuacji. Ale pamiętaj, że wszystko działo się kiedyś w określonym miejscu i z określonymi ludźmi. A więc opisuj jak najbardziej dokładnie datę, miejsce i kto brał w danej sytuacji udział. Pamiętaj, że uczestniczysz w sesjach terapii uzależnienia od alkoholu, a więc zwróć szczególną uwagę właśnie na swoje picie. Ile wypiłeś i jaki to był alkohol? W trzeźwieniu ważna jest odpowiedzialność. Pisząc, nie używaj formy bezosobowej, się poszło, się napiło. Ani nie uogólniaj, człowiek, wszyscy. Pisz o sobie, najlepiej w pierwszej osobie liczby pojedyncze, więc ja poszedłem, napiłem się, wymiotowałem. Zastanów się i opisz, co było dalej, jakie straty i konsekwencje poniosłeś w związku ze swoim piciem. Zastanów się i opisz, co myślałeś i czułeś podczas opisywania danej sytuacji. Czy coś Tobie przeszkadzało w pisaniu, w przypomnieniu sobie tych faktów? Na koniec jeszcze jedna krótka refleksja dotycząca pisania i czytania prac. Prace są czytane na zajęciach grupowych. Oczywiście czytanie takiej pracy wiąże się z dużymi emocjami, jednak wielokrotnie miałem przyjemność obserwować, że przeczytanie pracy napisanej od serca, szczerze, było punktem przełomowym w dalszej terapii. Pracując w jednym z dziennych oddziałów terapii uzależnień, prowadziłem również zadaniówki.
i zdarzało się, że niektóre osoby nie chciały w mojej obecności czytać swoich prac. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje, a powód był dosyć prosty. Otóż zadawałem sporo szczegółowych pytań dotyczących pracy. Osoby, które chciały rzeczywiście przejść swoją terapię i pisały szczerze, nie miały większych oporów, żeby te prace czytać. Z kolei osoby, które przepisywały swoje prace z poprzedniej terapii, albo wręcz którym ktoś inny pomagał w pisaniu tych prac, obawiały się je czytać, ponieważ stawiając pytania, bardzo szybko zauważałem, że dana praca nie była pracą samodzielną, ponieważ pytałem o szczegóły. Wrócę jednak do jednego z pytań, które postawiłem w tym krótkim filmie. Czy celem jest przejście terapii i nauczenie się życia z uzależnieniem, czy zaliczenie terapii i zaliczenie kolejnej zadaniówki? Ale na to pytanie każdy sobie odpowie sam. Dziękuję Tobie za uwagę i do zobaczenia do kolejnego filmu. Darek Dopierała.